Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam pokazać Państwu, jak można samemu zrobić śledzie w śmietanie. Najlepiej sobie wszystko przygotować, czyli śledzie, ogórki mam tutaj obok, żebym nie zapomniała, ogórki, jabłko pokrojone i cebulę. Cebulkę mam tutaj czerwoną, żeby ładnie też wyglądała, może być też biała, troszkę cytryny. Troszkę tutaj dałam też szczypiorku. Tutaj mam koperek. Tutaj jest łyżeczka cukru. Posypiemy po jabłkach troszkę, bo to ma być taki słodko-kwaśny, słodko-winny smak. I teraz dajemy około... Aha, tutaj miałam pół kilograma śledzi. Pokroiłam. I tutaj daję 250-300 gram śmietany kwaśnej. Najlepiej 18, ponieważ wtedy lepiej smakuje. Teraz dajemy do tego około pół łyżeczki soli tu do tej śmietany, ponieważ ja będę ten sos robiła osobno, wymieszam z tymi składnikami, dopiero wymieszam ze śledziem, z kawałkami śledzia. A więc daję tutaj zmielony pieprz czarny, sól, a sól dałam, pieprz czarny, troszkę, tutaj mam moje ziół, co mówiłam, ta czubryca, troszkę papryki, słodkiej, ostrej i pieprz jałowy troszkę. To można było powiedzieć wszystkiego po pół łyżeczki, tylko 1/3 łyżeczki, żeby dobrze smakowało. I do tego jeszcze zanim wymieszam, daję jedną łyżkę dobrą, tak, oleju. Może być też oliwa. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. I teraz to wszystko mieszamy. Dodajemy odrobinkę cytryny i ten koper. Taka dobra łyżka pokrojonego kopru. Już ładnie pachnie. Bardzo prosty sposób, bardzo smaczny. Dlatego to również może być taka opcja na Wigilię. Ja podam Państwu tam parę takich ładnych dań, z których możecie Państwo sobie wybrać 12 dań wigilijnych. Dość dobre, nie za słone, ale śledzie są słone, więc przechodzimy teraz do podawanie cebulki. Jedna miałam taką, może za duża troszkę, ale jedna cebula, średnia powiedzmy. Tutaj mamy 3 korniszone ogórki. One też tak mają słodko-kwaśny smak. Z tego będzie właśnie zrobi się taki smaczny sosik. Mieszamy to wszystko łyżką. Muszę zobaczyć, tak to wygląda. Gdyby było za gęste, to można dolać z łyżkę z ogórków tego sosu. Też będzie dobrze smakowało. I to można powiedzieć, zaraz będzie wszystko. Dodajemy to do śledzi. Może powstać z 5 minut, żeby to jeszcze raz doprawić i wtedy mieszamy, czy dodajemy
co do śledzi i będzie wszystko. Najpierw to musimy spróbować. Troszkę soli bym powiedziała jednak. Czyli można powiedzieć z pół łyżki soli. Ciężko wyczuć. Musicie Państwo sami zobaczyć według swojego smaku. Możemy dolać jeszcze tego sosu, co mówiłam, tutaj z tych korniszonów. Cóżkę. Niektórzy dają majonez, ja nie daję majonezu. Uważam, że tak zrobiony ten sos na oleju ze śmietaną jest bardzo smaczny i nie ma potrzeby. Ale tak zawsze już mówię, to co lubi. Tutaj mamy te pół kilograma śledzi pokrojonych i mieszamy to wszystko teraz z tymi śledziami. Proszę znowu zobaczyć, pokazuję teraz, bo nie wiem, jak kamerka jest ustawiona. I również te śledzie mogą zrobione być dzień wcześniej. Te dony fajnie przejdą. Bardzo ładnie pachnie już koperkiem. Kto nie lubi kopru, no to wiadomo. Ale już Państwu pokazuję, jak wygląda to właśnie wymieszane ze śledziami ta sałatka. Bardzo dobrze smakuje. Zapraszam bardzo.